Słowo Boże na każdy dzień. Poszukując życia, nie można się spieszyć. Wzrastanie w życiu nie dzieje się w dzień czy dwa. Dzieło Boże jest zwykłe i praktyczne i musi przejść przez odpowiedni proces. Jezus wcielony potrzebował 33,5 roku, by wypełnić swoje dzieło ukrzyżowania. O ile bardziej byłoby to prawdą w życiu człowieka. Nie jest też łatwym zadaniem stworzenie zwykłego człowieka, który przejawia sobą Boga. Odnosi się to szczególnie do narodu wielkiego czerwonego smoka. Ludzie ci mają słaby charakter i wymagają wytężonej pracy i wiele słowa Boga. Dlatego nie spiesz się, by dostrzec efekty. Musisz wykazać się inicjatywą w spożywaniu Słowa Bożego i włożyć więcej wysiłku w Słowa Boże. Po przeczytaniu Jego słów musisz potrafić wdrożyć je w życie i mówiąc słowami Boga, zyskujesz wówczas wiedzę, wgląd, zdolność rozróżniania i mądrość. Poprzez to zmienisz się, nawet nie zdając sobie z tego sprawy. Jeśli jesteś zdolny traktować spożywanie i spijanie Słowa Bożego, czytanie Jego słowa, poznawanie, doświadczanie i praktykowanie Go jako swoje priorytetowe cele, wzrośniesz, nawet nie zdając sobie z tego sprawy. Niektórzy powiadają, że są niezdolni do praktykowania Słowa Bożego nawet po Jego lekturze. Dlaczego się spieszyć? Osiągnąwszy pewną postawę, będziesz w stanie wdrożyć Jego słowo w praktyce. Czy 4- albo 5-latek powiedziałby, że nie może wspierać czy szanować swoich rodziców? Musisz wiedzieć teraz, jaka jest Twoja postawa. Wdrożyć w praktyce to, co możesz i nie zakłócać kierownictwa Boga. Po prostu spożywaj słowa Boże i idąc dalej, niech to będzie Twój priorytet. Nie martw się teraz, czy Bóg może uczynić Cię pełnym. Nie zagłębiaj się w to teraz. Po prostu spożywaj słowa Boże, natykając się na nie i bądź pewien, że Bóg będzie mógł uczynić Cię pełnym. Niemniej istnieje zasada, którą musisz kierować się, spożywając Jego słowa. Nie rób tego ślepo, a poszukuj słów, które powinieneś znać, czyli tych, które wiążą się z wizją. Innym aspektem, który musisz wziąć pod uwagę, jest faktyczne praktykowanie, czyli to, w co powinieneś wkroczyć. Jeden aspekt dotyczy wiedzy, a kolejny odnosi się do wkraczania. Gdy już odnajdziesz oba, czyli kiedy dowiesz się, co wiedzieć, a co praktykować, będziesz wiedział, jak spożywać Słowo Boże.